Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę w krótkim takim rozważaniu na historię fragmentu życia dwóch apostołów Pana Jezusa, Piotra i Judasza. Ta historia życia Piotra i Judasza może nam pomóc w podjęciu takiej decyzji przybliżenia się do Pana, jeżeli to, co nas otacza, jeżeli to, co się dzieje, nie motywuje nas jeszcze do tego, żeby się przybliżyć do Pana, żeby się oddzielić od pewnych wpływów, od pewnych rzeczy, a przybliżyć do Pana. Pan wybrał ich, Pan powołał i nas. W Ewangelii Jana, w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, wiersze 13 po 16. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wiersze 13 po 16. Może od 12 przeczytam. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Pan wybrał, Pan powołał. Pan wybrał i powołał także i nas, znalazł nas w ciemnościach tego świata, pociągnął nas do siebie. Pan dał im szansę, Pan dał nam szansę. Pytanie, czy my z tej szansy skorzystamy. Pytanie, jak nasza historia życia się potoczy. Wiemy, jak się potoczyły historie Piotra, Judasza czy innych apostołów. Pan wybrał, Pan powołał. W 65 wierszu też tego rozdziału, przepraszam bardzo, to będzie już. To przejdźmy dalej w takim razie, bo gdzieś tutaj coś musiałem sobie źle zanotować. W każdym razie w tym fragmencie też było to właśnie opisane o Bożym powołaniu apostołów, no i też nawiązuje to do nas. Ci dwaj ludzie mieli okazję przebywać z Panem życia, jak to opisał Jan w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i pierwszym wierszu. Apostoł Jan opisał tam swoje doświadczenie. Listy Jana, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. I czytam tam takie słowa. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Potem Jan pisze jeszcze, że myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu. Oni mieli możliwość taką, której my akurat nie mamy, że przebywali osobiście z Panem Jezusem, mogli Go dotykać, mogli Go słuchać, mogli przychodzić do Niego ze wszystkimi swoimi problemami. My chociaż nie możemy dotknąć Pana Jezusa, przyjść do Niego bezpośrednio, możemy przez modlitwę przybliżyć się do Niego i też wszystkie problemy, wszystkie nasze sprawy, troski, marzenia złożyć w Jego ręce. I dzieją się niesamowite rzeczy. Szczególnie jeżeli ludzie wołają w społeczności, jak jest powiedziane, gdzie dwóch lub trzech zgodnie prosi, to ja jestem w tej społeczności i ja to wysłucham. Ojciec to wysłucha i będziemy czynić to, co najlepsze. Tak jak jest napisane w liście do Rzymian 8:28 i warto o tym pamiętać, to jest taka Boża obietnica dla każdego chrześcijanina, dla każdego wierzącego. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. I 29 wiersz też mówi, że albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby stali się na wzór obrazu Jego Syna. To jest Boża obietnica, że Pan Bóg czyni to, co najlepsze
dla tych, którzy Mu zaufali. I dlatego jest tak ważna ta więź z Bogiem, to trwanie w tej społeczności, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu. Nasza bliskość z Ojcem i Synem dzisiaj w znacznej mierze zależy od nas samych, jak czytamy w Ewangelii Jana 14:23. Ewangelia Jana 14, rozdział 23 wiersz. I tam czytamy takie słowa. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. W 15 rozdziale, w wierszach 4, 7 i 9 czytamy takie słowa. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Jeżeli w 7 wierszu czytamy tak. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. I w 9 wierszu, jak mnie umiłował Ojciec, tak samo i ja was umiłowałem, wytrwajcie w miłości mojej. Tam wszędzie w tych wszystkich fragmentach jest mowa o trwaniu. Jak wyglądała społeczność apostoła Piotra z Panem Jezusem? To trwanie w tej społeczności. Na stronie 534 książki Życie Jezusa czytamy takie słowa. Podczas wieczerzy Jezus rzekł, że jeden z 12 wyda go i że Piotr się go zaprze, ale teraz słowa te dotyczyły nas ich wszystkich. Dał się słyszeć głos Piotra wyrażający gorący protest. Choćby się wszyscy zgorszyli, ja nie. W świątecznej izbie Piotr oświadczył, duszę moją za ciebie położę. Jezus już przedtem ostrzegał go, że tejże nocy zaprze się swego Zbawiciela. Teraz powtórzył to ostrzeżenie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. To samo mówili wszyscy. W swoim zadufaniu uczniowie nie mówili o sprawach, które miały nastąpić, a o których doskonale wiedział Chrystus. Nie byli przygotowani na zdanie tego egzaminu. A sprawy liczące się tutaj uwidoczniły się z chwilą, kiedy ogarnęło ich kuszenie. Gdy Piotr oświadczył, że chce iść za swym Panem do więzienia i na śmierć, wierzył w każde słowo swojego oświadczenia, lecz nie znał siebie. W jego sercu drzemały zalążki zła, które w zależności od warunków mogły się zapalić złym płomieniem. Gdyby więc Piotr nie został ostrzeżony przed czyhającym niebezpieczeństwem, oznaczałoby to zrujnowanie jego wiecznego życia. Więcej możemy sobie poczytać dzisiaj po południu, na przykład z książki Życie Jezusa, historia Piotra, Judasza. Ale jest to taka historia, która jest takim pouczeniem dla nas, przykładem, że deklaracje nasze w stosunku do Boga to jest jedna rzecz i nawet mogą one być czynione w szczerości serca. My naprawdę możemy tak chcieć, żeby tak było, ale my siebie, kochani, śmiem twierdzić, nie znamy. Przynajmniej mogę sobie powiedzieć z historii swojego życia, że różnie bywało, czasami chciało się, żeby było inaczej, deklarowało się jedno, a wychodziło inaczej. I wcale nie dlatego, że człowiek w jakiś świadomy sposób chciał, żeby wyszło źle, żeby wyszło inaczej, gorzej, ale tak po prostu wyszło. Tak jak tutaj czytamy, gdy oświadczył, że chce iść za swoim Panem do więzienia i na śmierć, wierzył w każde słowo swojego oświadczenia, lecz nie znał siebie. W jego sercu drzemały zalążki zła. Ellen White pisze w pewnym miejscu, że nasze życie to jest tak jak okręt. Może być tak, że w tym okręcie mogą być pewne spróchniałe, nadwątlone deski w tych burtach tego okrętu. I może być tak, że jeżeli nie pozwolimy Panu Bogu dokonać takiego, że się wyrażę, remontu naszego życia, wyleczyć nas z tych zalążków zła, to ta jedna spróchniała deska może, tak jak to się stało w przypadku Judasza, czy tutaj Piotr miał też duże potknięcie, może stać się czymś, co przesądzi o utracie życia wiecznego.
I myślę, że z tym nowym rokiem warto zrobić sobie taką własną autorefleksję z pomocą Ducha Świętego, prosić Ducha Świętego o to, żeby nam otworzył nasze oczy, otworzył, pokazał nam, gdzie my jesteśmy i tak jak, żebyśmy nie musieli przechodzić takich doświadczeń jak Piotr, czy żebyśmy nie stracili życia wiecznego, tak jak to się stało w przypadku Judasza. To jest takie poważne dla nas ostrzeżenie. Powinnością Piotra było nabycie większej wiary w Chrystusa i pozbycie się dotychczasowej pewności siebie. Gdyby z pokorą przyjął ostrzeżenie, zapewne wezwałby pasterza, tak jak to było na jeziorze, kiedy wołał do Pana: Panie, ratuj. Byłby uratowany, lecz Piotr czuł, że Chrystus nie ma do niego zaufania i wydawało mu się to niesprawiedliwe. Czuł się dotknięty. Czy stać nas na to, żeby się zupełnie otworzyć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Panie, Ty wiesz, co jest, jak jest, pomóż, ulecz, uratuj. Czy może trwamy w jakimś samozadowoleniu, jak jest w liście do Laodycei, że Ty mówisz o sobie, a Ty nie wiesz. To jest gra o życie każdego z osobna, każdego z nas. Gra o życie naszych bliskich, walka, ten wielki bój o życie, o zbawienie naszych rodzin. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. W poniedziałek będzie pogrzeb jednej z naszych sióstr. Wprawdzie dane jej było dożyć sędziwego wieku. Myślę, że miała swoje dobre relacje z Panem Bogiem. Będziemy ją żegnać. I takie chwile przypominają, że nie jesteśmy tutaj, przynajmniej na razie, na zawsze. Jesteśmy przechodniami. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas może nie być. Warto być gotowym, warto nie być zadufanym, warto mieć tą społeczność z tym żywym krzewem winnym, żeby być zbawionym. Chciałem nawiązać jeszcze też w tym dzisiejszym rozważaniu do historii Judasza. Gorąco polecam książkę Życie Jezusa. Tak może jeszcze podsumowując tą historię z Piotrem, wiemy, że się zaparł, ale nie wiem, czy pamiętamy o tym, czy zwróciliśmy na to uwagę, kiedy byli w Getsemane z Panem Jezusem, kiedy przyszedł tłum, tam straż, żeby pojmać Jezusa i w sumie ta końcówka tego przebywania w Getsemane, uczniowie byli przerażeni, to jest strona 550, takie ciekawe, ostatni akapit, ciekawa urywek historii Jezusa i Jego uczniów. I uczniowie byli przerażeni, widząc, że Jezus pozwolił się ująć i związać. Byli urażeni, iż wystawia na upokorzenie siebie samego i ich. Nie mogli pojąć Jego postępowania. Potępiali Go za uległość wobec motłochu. W swym oburzeniu i strachu Piotr wysunął propozycję ucieczki, przyjętą przez pozostałych. Ten, który gwarantował, mówił Panu, deklarował, że: Panie, ja Cię nie opuszczę, pójdę za Tobą do więzienia, pójdę za Tobą na śmierć. Koniec końców wysunął propozycję ucieczki. Naprawdę warto, żeby Pan pokazał nam, gdzie jesteśmy i żeby Pan zmienił nasze życie, zmienił to, co jeszcze powinno być zmienione. A jeszcze takim mocniejszym akcentem do naszej refleksji nad własnym życiem myślę, że jest historia Judasza, gdzie też jak czytamy, historia Judasza daje nam przykład smutnego zakończenia życia, które w innych warunkach mogłoby zyskać uznanie Boga. Gdyby Judasz umarł przed swoją ostatnią podróżą do Jeruzalem, byłby uważany za męża godnego zajęcia miejsca wśród 12, a jego brak byłby dotkliwie odczuwany. Gdyby nie ujawniły się cechy charakteru u schyłku jego życia, nie narodziłaby się odraza towarzysząca mu przez wszystkie wieki. W ujawnieniu przed światem tego charakteru tkwił określony cel. Polegał on na ostrzeżeniu tych wszystkich, którzy jego wzorem mieliby sprzeniewierzyć się świętym prawdom. I jak czytamy tutaj w tej historii o Judaszu w jednym z rozdziałów książki Życie Jezusa, on chciał dobrze. Znowu kolejny człowiek, który chciał dobrze. Wewnątrz własnej istoty odczuwał dowody mocy Chrystusa. Chciał zmian, miłował swojego wielkiego nauczyciela, pragnął być z nim.
I tu można tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. No to w czym był problem? Ano była taka spróchniała deska, może jedna, może więcej, rozwijał w sobie nieszczęsnego ducha skąpstwa, dopóki tenże nie przekształcił się w decydujący element jego życia. Miłość do pieniądza wzięła górę nad miłością do Chrystusa. Podporządkowując się temu złemu uczuciu, stał się niewolnikiem szatana, choć ta zależność pogrążała go we wszystkich innych grzechach. To był ten przysłowiowy złoty łańcuch, który przygwoździł go do tej ziemi. On żył tym, co tu i teraz. Pieniądze, tak? Pieniądze doprowadziły go chciwość do tego, że kradł te pieniądze, że dla niego te pieniądze czy te jego cele były ważniejsze niż to, co Pan Jezus chciał dla niego zrobić. Nie potrafił podporządkować się całkowicie Chrystusowi, ponieważ nie wyrzekł się swych ziemskich ambicji i umiłowania pieniądza. Chociaż akceptował swoją pozycję jako sługi Chrystusa, to jednak nie poddawał swej osobowości boskiemu modelowi życia i postępowania. Koniec końców doprowadziło go do tego po prostu, że sprzedał swojego mistrza, chociaż nawet i tam kalkulował, że Jezus się uwolni, że to wszystko się poukłada, ale on miał swoją wizję. I tak można, podsumowując to rozważanie, jako że jesteśmy ograniczeni czasowo, a myślę, że mamy dostęp do tej książki, możemy to sobie na spokojnie przeczytać w domu i się jeszcze zastanowić nad tym. Podsumowując historię życia tych ludzi, widzimy dwie historie dwóch ludzi, gdzie dwóch uczniów Pana Jezusa dwa upadki, przy czym jeden rozbił się na skalę i został podźwignięty, natomiast drugi podjął decyzje, które poprowadziły go ku wiecznemu potępieniu. To jest tak, jak Jezus powiedział, że albo się człowiek rozbije na skalę, albo zostanie przez tą skałę zmiażdżony. I to jest taki apel noworoczny do każdego z nas, do mnie samego, do nas. Chłońmy Słowo Boże, Słowo życia. Pozwólmy Duchowi Świętemu zmieniać nasze myślenie, nasze życie. Pozwólmy Mu otworzyć oczy na to, co jeszcze trzeba zmienić i pozwólmy Mu to zmienić. Współpracujmy z Nim, żebyśmy nie rozminęli się z celem. Na koniec jeszcze jeden tekst chciałem przeczytać. Pan Jezus mówi przez apostoła Jana do nas, pierwszy list Jana, drugi rozdział i wiersze 15-17. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersze 15-17. I tu czytamy takie słowa. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. I tak jak prorok Izajasz kiedyś przyszedł do ludu Bożego, do ludu izraelskiego i wołał: nawróćcie się do Pana Boga, to myślę, że Pan Bóg w swoim poselstwie do Laodycei, w swoich wielu przesłaniach ze Słowa Bożego woła do każdego z nas: zastanów się, po co tu żyjesz, zastanów się, co dla ciebie tak naprawdę jest ważne. Póki jeszcze żyjesz, póki jeszcze możesz podjąć decyzję, póki jeszcze możesz coś zmienić. Tak z tym nowym rokiem 2021 już dane nam jest podjąć nowe decyzje, przybliżyć się do Pana. Tak jak jest napisane w innym miejscu, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wykorzystajmy ten dobry czas, który Pan nam daje, jeszcze dogodny czas, jeszcze czas spokoju. Ale to wszystko, jak mówiliśmy, się bardzo dynamicznie zmienia. Nie wiem, jak długo nam będzie dane jeszcze w miarę spokojnej rzeczywistości funkcjonować, pomimo tych różnych ograniczeń i niedogodności. Dlatego szukajmy Pana, dopóki jeszcze możemy Go znaleźć, bo jest to dla nas bardzo ważne. Amen.